moje chłopacze. Chciałabym wiedzieć, od czego mi się tak stało. Mówiłam ostatnio na live, że będzie vlog z Malwiną i z Eleną, bo nagrywałam przez 3 dni vloga, moich rodziców akurat nie było w domu i jedną nockę miałyśmy z Malwiną i jedną ja sama z Eleną. I wiecie, nagrywałam cały czas, po prostu cały czas, jak robimy śniadanie, jak robimy wszystko, nagrywałam. Jak robimy naszą słynną jajówę. Wszystko sobie wczoraj przerzuciłam na laptopa i oglądam to i myślę, nie, no przecież to jest przejowe, nie mogę tego dodać. Więc stwierdziłam, że w ramach takiej rekompensaty nagram kolejnego vloga. Nie wiem, czy ktoś zauważył, że byłam u fryzjera, mam znowu krótkie, ładne włosy. Kończę trzeci sezon słodkich kłamstewek i nie wiem, w sumie czasem mi się to podoba, a czasem mnie nudzi. A dzisiaj lekko przegięłam z długością paznokci, ale kolor jest ekstra. Elena mi kupiła go na urodziny. Czuję się troszkę jak Barbie, ale zajebiste są. Dawno nie miałam takich długich. Robiłam je chyba kilka godzin. I mam nowy pierścionek węża. Miałam już kiedyś taki podobny, ale go zgubiłam. Przyszła mi dzisiaj paczka, której się zupełnie nie spodziewałam. Prawdę mówiąc, jak ta paczka jeszcze leżała u mnie w pokoju, myślałam, że to są ciuchy od 100%. Okazało się, że to są zupełnie inne rzeczy, że to od takiej niemieckiej, chyba niemieckiej firmy. Pierwszą rzecz sobie przymierzyłam, bo chciałam zobaczyć, jak to wygląda i mi się tak spodobało. To jest takie krótsze tutaj. Uważam, że wygląda to świetnie, naprawdę. Może nie na mnie. Miałam taką zwykłą białą bluzę z ich logo. Ona jest obcięta, ja tak średnio właśnie lubię takie obcięte rzeczy, ale do dresów mi się bardzo podobają, więc stwierdziłam, że YOLO. Ta też jest właśnie taka króciutka długość, jak nie lubię. Przymierzyłam i się okazało, że wygląda super, bo te rękawy są takie dłuższe. Naprawdę one są dłuższe, bo mi się gdzieś ramię tu kończy, to one są takie długie i wygląda fajowo. A napis totalnie trafiony. I na koniec mamy zwykłą czarną bluzę, z przodu nie ma nic, ale z tyłu wygląda bardzo fajnie. I kapturek oczywiście. Zostałam tutaj jeszcze kod dla Was, więc w opisie Wam dam link do strony i mój kod. I jak chcecie, to z moim kodem macie minus 10% zniżki. Ogarnęłam się, już wyglądam na 10 lat więcej. I czekam teraz na dziewczyny. Powiedziałam im, że mają się ubrać na luzie. Czyli przyjdą pewnie w sukienkach. A powiedziała, że mam się ubrać w dresy. Ja się ubrałam ładnie, bo są jej urodziny, tak? Wszystkiego najlepszego dla Ciebie, Kornelia. Ja jestem w dresach. Jeszcze Ci nawet widać tutaj. I co to, jak to sobie możesz? Pryszcze się nie da zmazać. Dzień dobry. Jezus Maria, jaki ja mam ryj tutaj? Ja nie mogę tutaj być. To znaczy, że taki po prostu masz. Nie, nie mam. Pi. Zobaczcie, Krystyna zrobiła mi tortę. Ja po prostu nie wierzę, on jest przepiękny. O, he, spróbujemy. Bardzo ładnie wygląda. Jeszcze jest w sukienuni. Ale już nie długo. Ślicznie, a teraz robimy zmianę. Teraz wyglądasz jak... jak ja. Nie, wyglądasz ładniej. O Jezu, palec. Już. Tak się nagrywa, już nic nie widzę. Także kochani, to jest moja nowa bluza, którą Wam pokazywałam wcześniej. Moje dresiki od 100%. I dupcia! Pani, zobaczcie, to jest prawdziwa przyjaźń. Pierścionki, przybijcie pierścionki. Przybijcie. Tak. Jeszcze drugą rękę bym mogła dać, czekajcie. Nie, jest druga. Nie mam. Zobaczcie, jakie piękne. Posłuchaj, jakbym miała takie włosy jak ty, takie grube, zdrowe i w ogóle naturalny kolor, to bym mogła mieć długie. Ale tak to muszę mieć krótkie. Takie życie. Krystyna. To jest Huda Beauty. Huda Beauty! Chcesz problem jakiś? Okay. Leż jak sta noga trochę. Kto już to będzie trzymać? 3, 4. 100 lat, 100 lat! Niech żyje nam! Jeszcze moment. Żebyś schudła. Żebyś miała nie wiem co. Pieniądze. Mniej pryszczów na sławę. Mordzie. Sławę! Nie ma taka gruba. Chłopa. Chłopa. I tak dobre przyjaciółki jak my. Wszystkiego najlepszego! Bardzo dobry tort. Krystyna jest...
Dalej twerkujmy nie, tam. Na filmiku się nie twerkuje. Twerkuj. No a Elena może, tak? Ja mamy tutaj pizzunię numer 1, pół na pół. I pizzunię numer 2 też pół na pół. I będziemy chapać teraz. Porwanie oglądamy. Sileczko, ty byś coś lampą po oczach. Jezu, dobra. Idziemy oglądać film. Czemu ty śpisz w koku? Nie jest ci niewygodnie? Nie. Nie? Nie jestem sypiać. To wygląda, jakbyś miał takie gniazdo os tutaj. Mam. To jest gniazdo os. Kochani, tam możemy znaleźć jakieś cukierki chyba. Dobra, tam je jeszcze pospać. Ona jest taka słodka, jak śpi. Widzicie kolor moich paznokci? To jest takie strasznie nie w moim stylu, no nie? Ale jakoś tak... Nie wiem, czy mi się podobają, czy nie. Słuchajcie, mam 18 lat... Nie, mam 19 lat. I się nauczyłam w końcu malować kreski. Kto jest dumny? Chciałam jeszcze umyć zęby, zanim dziewczyny przyjdą, ale już usta pomalowałam im. Lipa, wiecie. Ty, blogerka! Ja naprawdę nie dodawaj tego. O, albo dodaj! To było cute!